Witam serdecznie pierwszych mieszkańców nowo odbudowanych budynków. Witam młodarzy miasta, panią przewodniczącą Rady Miasta, panu burmistrzów. No i dzisiaj będzie uroczyste wręczenie kluczy. Mam nadzieję, że państwo z uśmiechem na twarzy przyjmą te mieszkania, a my jesteśmy zadowoleni, że ta inwestycja dobiegła końca. Proszę o zabranie głosu. Jak dobiegło końca? Przede wszystkim piękną sprawą jest to, że udaje się współpracować i z zarządem KTBS-u, który rzeczywiście bardzo mocno się zaangażował w to, abyśmy przy programie Mieszkanie Plus, które nie do końca wyszło, znaleźliśmy takie rozwiązanie, żeby mimo wszystko budować mieszkania. I w ciągu ostatnich 9 lat w mieście Kościerzyna wbudowaliśmy 133 nowe mieszkania. W obecnym czasie teraz te budynki, które się opróżniły, które są wolne, 8 marca 48 i Kapliczna 17, które się zwolni, będziemy chcieli wyremontować, żeby te mieszkania też chociaż takie minimum standardu spełniały na obecny czas. Będziemy chcieli zburzyć też te mieszkania, które nie odpowiadają współczesnym standardom przy ulicy Tkaczyka, które są z tyłu. Dziękuję przede wszystkim wykonawcy za to, panu Józkowi, za to, że się tak mocno zaangażował w tym, żeby ten budynek dla was, nie dla mnie, dla was, zrobić w takim standardzie. Myśmy z pełną świadomością podjęli decyzję, żeby od razu po wybudowaniu, po oddaniu nie przekazywać kluczy, żeby najpierw włączyć tu ciepło i tak chociaż trochę te mury i to wszystko wygrzać, żeby jak państwo się wprowadzicie, żeby to było już do takich normalnych warunków. I z tego się bardzo cieszymy. Oczywiście trzeba z tego tytułu ponieść jakieś koszty, ale to jest najważniejsze, że wprowadzicie się już do mieszkań, do których rzeczywiście przenosząc trochę mebli, trochę swojego poprzedniego dobytku będziecie mogli tu zamieszkać. I mam nadzieję, że będzie to wam dobrze służyło. No niestety, czynsze pewnie będą troszeczkę droższe. Panie burmistrzu, chciałbym podziękować w własnym imieniu i też w imieniu mieszkańców za całe zaangażowanie, za możliwość na nowy start w życie, za to, że mamy tak piękne teraz mieszkania. Chciałem podziękować i też składamy na pana ręce podziękowania dla wszystkich, którzy byli w to zaangażowani. Bardzo dziękuję. Jest to takie wymarzone mieszkanko. Cieszę się, że jest to przystosowane dla osób niepełnosprawnych, że wejście jest płaskie, że nie trzeba gdzieś wchodzić po żadnych stopniach, po żadnych schodach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z żoną, że mamy to. Inwestycja w ogóle jest bardzo udana. Jest niesamowite to i piękne, że są takie inicjatywy miejskie i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję. Albo są zwroty, albo są dopłaty. Czyli tak jak wszędzie, tak jak w standardzie. Razy 12 zł to jest czynsz około 600 zł. A jeszcze jedno pytanie. Startując do wyboru w 2014 roku zdawałem sobie sprawę, że te potrzeby mieszkaniowe na terenie miasta są duże. Podkreśliłem bardzo wyraźnie, że w poprzednich latach tych mieszkań, które nowych, które oddało miasto Kościerzyna dla naszych mieszkańców zasobu socjalno-komunalnego było 10 przy ulicy Chojnińskiej. Tych nowych zasobów nie było. Jedynie system KTBS-owski dla wszystkich mieszkańców funkcjonował. To była moja obietnica dla państwa wyborcza, że będziemy starać się szukać takich rozwiązań, żeby dać możliwość mieszkania tym osobom, które są w największej potrzebie. Udało się to zrobić. W poprzedniej kadencji 24 mieszkania na ulicy Zagajnikowej, 33 przy ulicy Hejkiego, teraz 66 mieszkań przy ulicy Tomasza Rogali. Tak, proszę państwa, rozliczmy nas według obietnic. To jest jedna z obietnic, która została spełniona. Można powiedzieć, że niecałe 2 lata upłynęły. My przeprowadziliśmy proces postępowania przetargowego i ta cała inwestycja zakończyła się. Więc uważam, że jako spółka dla nas jest to olbrzymim sukcesem, że w tak trudnych czasach, kiedy no, wiadomo, szalała inflacja, warunki ekonomiczne, udało nam się jakby tą całą inwestycję zakończyć. Dzisiaj wprowadzają się pierwsi mieszkańcy, no mam nadzieję, że do końca listopada, może do połowy grudnia, może najprawdopodobniej do świąt, no, te bloki zostały pewnie zasilone, więc z tego tytułu my jako spółka bardzo się cieszymy i też sobie gdzieś tam w tyle w głowie układamy, że może w przyszłości no,
podobną inwestycję będziemy gdzieś starali się uruchomić. Mieszkałam w blokach przy osiedlu, tam gdzie jest ulica Kasztanowa, przy parku. No prawie 7 lat mieszkałam tam właśnie na blokach i tyle samo czekałam. I jestem bardzo zadowolona, że dostałam teraz to mieszkanie. Bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać, kiedy się wprowadzimy z rodziną. Budowa rozpoczęła się w dobrym czasie, bo latem tego roku. Grunty pod posadowienie tych budynków były bardzo dobre i właściwie nie nastręczały żadnych problemów. Zostało wykonane wszystko zgodnie z projektem, nie trzeba było dokonywać żadnych zmian. Poza tym budynek jest wykonany bardzo silną, tradycyjną metodą murowaną i ze stężeniami w postaci słupów rdzeni żelbetowych w ścianach piwnic i wyżej. Także stropy są filigranowe, krzyżowo zbrojone. Okna bardzo, bardzo ciepłe, wszystkie instalacje są urobione w przestrzeni izolacyjnej. Balustrady z nierdzewki, ze stali nierdzewnej, z przeszkleniem bezpiecznym. Wszystko zostało wykonane zgodnie z projektami. Współpraca z inwestorem była bardzo dobra, rzeczowa zawsze dążąca do najlepszego rozwiązania. Parę ulepszeń wprowadziliśmy tutaj, także na pewno będzie to z pożytkiem dla lokatorów i dla przyszłych użytkowników tych budynków. Budynki są bardzo ciepłe, według najnowszej normy cieplnej i uzyskały certyfikat, świadectwo energetyczne. Teren cały jest ogrodzony schodniczkami z oświetleniem, z garażami, bardzo z placem zabaw przede wszystkim, że będzie możliwość spędzania czasu dla w sposób rodzinny, czy matki z dziećmi nie muszą nigdzie chodzić, tylko mogą tutaj w otoczeniu lasu. Także warunki do życia są wręcz idealne.